Co? Co? Ja go chcę! Ja go chcę! Ja go muszę mieć! Siemanko wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj będziemy oglądać TikToczki i to z Pushinem. I ze mną. I z Mufinką. Właśnie, Mufinka tu jest, tak więc witamy wszystkich. A teraz właśnie zaczynamy. Mikrofon tak przybliża. To są TikToczki, które ja wysłałam Kitkowi, są z Pushinami i Kitek ich jeszcze nie widział. W ogóle ich nie widziałem, za to Mufinka je wszystkie zna, tak więc troszeczkę nie fair, ale my nie przedłużamy, zaczynamy TikTokowe Pushiny, czy jakoś tak, tak to się mówi, jak mówi TikTokowe Pushiny. Dobra, szukamy tutaj Jumbo Pushina, czyli największego Pushina, jaki tylko istnieje. Pushina, który siedzi na chlebku. Gdzie jest Pushin na chlebku? No, na tutaj, dobra. Zaczynamy. 3, 2, 1 i startujemy. To jest Pushinowy boksik. Ja chcę taki boksik. No miałeś Pushinowego boksa. Czemu ja nie dostałem takiego? Bo on gra sobie. Ej, on jest kozacki. Ej, on jest naprawdę fajny. Jaką jak ja? Elegancki jest. Bardzo ładny jest ten boksik. Ej, nie, no. To są, a to są gamingowe takie troszeczkę, co? Tak, bo każdy z nich napada. A właśnie, ja się nie wiem, jak on się nazywa, ten kolega jego. Ja muszę się dowiedzieć wszystko na temat Pushina. No, ty jesteś niedoedukowany. Idź dalej. A, to już powtórka, ja myślę, że dalej. Okej. Okay. On żyje. Co? O, co? O nie. Co? To co? Całe życie Pushina. Co? Co? Nie. Ej, on był niemiły na samym końcu, wiesz, że ty widziałaś to? Ja, dobra, nieważne, tak, prawdziwy Pushin się tak nie zachowuje. To jest jakiś podrabianiec, ja wam mówię. 100% prawdziwy Pushin jest kochany, miły i grzeczny. Pushinowa karta. To jest karta. Ej, ale to jest fajne. Ogólnie, płatnicza, tak. Tak, z tego co wiem, każdy może sobie zrobić taką kartę, bo to nie ma problemu. Po prostu to jest jakby nakładka na kartę. O, dalej są, to są różne. No? Wow, ej. Takie nakładki na kartę są naprawdę spoko. Ja kiedyś jak wyrabiałem kartę do banku, to w tym momencie można było wybrać wzór. Ja też, ale to ci zasłania ale wszystko. Nie miałam Pushina, ja miałam mopsa i czekoladę. Mamo ma paczkę od Pushina. Skąd oni mają paczki od Pushina takie? Ale patrz, on ma takie zęby, takie trochę halloweenowe to jest, tak, wyszło. Wampir, to jest wampir Pushin. To jest długie. Można to jest długie, dobra, zobaczymy. Ja niektóre... A to jest to samo? Co? To jest to samo paczka? Nie, 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 to nie jest to samo, to są... Halloweenowa! Ej, to jest naprawdę fajne. Czemu ja też chcę takie paczki od Pushina. Jak załatwić sobie takie paczki od Pushina? Ty tak, dostałeś wiesz, przecież. Ale jedną, a ja chcę taką stałą, że wiesz, o, że zawsze nie. mi wysyłają. Poczucia sobie, że... Ej, to jest eleganckie. Ej, tutaj jestem zdecydowanie na tak, daję 10 na 10. To jest 10 w skali ponczusia. Wow, ej, to jest fajne. To jest fajne, ej. Taki kielisz. Tak, dobra, nie przedłużamy, lecimy do następnego Pushinka. To są mieliśmy jajko, ta, mieliśmy to jajko. Jak z innej serii? Zielono-niebieskie. Ja miałem z dinozaurem i mamy zawieszkę taką. To nie jest z dinozaurem. Jak nie jest z dinozaurem? A z czym ona jest? No widzisz, przecież pokazała przed chwilą. Nie widziałem. Co to jest? To jest... To jest mochi? To wygląda squishy. Jak mochi. No, znaczy, no mochi, squishy to jest. Ej, elegancki, da się go... I co? Jaki słodki. Ja na prostu odpakowuję wszystkie. Wszystkie? Ja też chcę mieć takie, żeby zrobić właśnie z ich wielki unboxing. Wiesz, że to jest Jumbo Pushin, tylko że w mini wersji. On powinien mieć jeszcze okularki, byłby najlepszy. Czy to jest nietoperz? Okej. To są pushinowe rzeczy, których nie wyznałeś. Serio? Koco Pushin. W ogóle byliśmy... To jest mega, ale byliśmy w sklepie. Jak to się nazywało? Dzisiaj byliśmy tam w sklepie. Komikso, tak. I tam były rzeczy z Pushinem. Tam były takie rzeczy, których jeszcze w ogóle nie widziałem. One były naprawdę fajne. I nic nie kupił. Nie kupiłem dlatego, że zamówię sobie na internecie. Tak nie, serio mówię, bo tam jedna rzecz mi się tak bardziej podobała. Rozumiem. Ale mówi, nie, nie. Co? Kupujemy taką soniczkę. Tak, i dalej. Kupimy. Proszę, zgódźcie. Zgódźcie na odcinku, wtedy widzowie będą cię już gonić o to. Ty mi nadal nie kupiłeś giga z Kuśmalausa. Co to jest, chleb? Ona z... Oglądaj. Nie, bo tam to... Nic nie mów. Jeju, ile zabawy jest z tym. Ale patrz, to jest genialne. To jest masło orzechowe? W tak, sensie... i czekolada, tak mi się wydaje. Możesz mi takiego teścika zrobić. Mhm. Będę bardzo, to bardzo zadowolony z takiego teścika. Ile TikToczków mi wysłałeś, tak nie szczerze? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia, nie, wiesz, to powinnaś wiedzieć, ile wysyła. Te perfumy dostaliśmy kiedyś, znaczy ja dostałam od... Nie, ja dostałem. No dobra, mów. Nie, teraz już... No mów, no powiedz proszę. Nilka nam wysłała. Tak, moja znajoma wysłała nam, w sensie Mufince, paczuchę, z... w której był ten. Pierniczkami i tam jeszcze było właśnie te perfumy i one są mega słodziutkie. One smakują. One pachną jak Mufinka. Cukiernia. Jak cukiernia, ale też miały taką zatyczkę? Tak. Bo nie pamiętam. Okej, dobra, ja nie pamiętam tej zatyczki. Oglądaj dalej. Wow. Mufinka mi uciekła. Te perfumy są ładniejsze, te mi się bardziej podobają, ten flakonik, ale ten też jest spoko, nie będziemy tutaj narzekać. Są? O, ej, serio mają taką zatyczkę. Ej, bardzo ładne są. 10 na 10 dajemy znowu. Znaczy, w sumie jakiej Pushinowej rzeczy nie damy 10 na 10? No, nie ma takiej Pushinowej rzeczy, żebyśmy nie dali 10 na 10. Lecimy do następnego TikToczka, którym jest... Ciacho. On ma nóżki. Ej, wy nie widzicie ogonka. Ej, czemu tak jest? Mega. Ale mega. Wygląda mega, mega uroczo. Aż jest elegancki. Czemu go pos... No, co nam urobi? Może to jest mochi? Co nam urobi? Nie, ale do jedzenia? I tak się robi mochi? Tak!
Co? Można je zrobić tak samemu? Nie, to jest marshmallow. Przepraszam, to jest pianka. To jest naprawdę mega, mega kozackie. To jest mały taki, o właśnie ten. Ona ją upiekła. Nie, lecimy dalej. Nie robimy tak. Halo, halo, dobra, już jestem z powrotem, ponieważ coś mi tutaj troszeczkę przycięło. Ja nie zauważyłem, że nie nagrywało dołu tego, więc przepraszam was bardzo, że nie widzieliście kawałeczka takiego właśnie tego nagrywania, więc już chcę, żeby było wszystko elegancko widać. Dobra, no to co? Lecimy dalej. Co tutaj jest? Czy to są squishmallowsy? Wow, what? Co? Ile? Ile ich tutaj ktoś ma? Ja cię kręcę. Przecież to jest fortuna. Wielka fortuna pieniędzy właśnie w puszinach. Zobaczymy, co to jest. To są ciastka? Ale to jest piękne. Mofika mi musi zrobić takie ciasto. A może to znowu pianka? Piękny talent, w sensie, żeby coś takiego robić. To jest mega, mega urocze. Czekajcie, weźmy dalej. Wow. Takie ciasteczka, to są sztos. Kupowałbym w każdym sklepie. Dobra, napiszcie w ogóle, czy wy macie coś z puszina. Ja na razie mam kilka rzeczy puszynowych, bo właśnie dostaliśmy raz paczkę, ale chciałbym więcej. Zdecydowanie. Dobra, a najważniejsze, żeby dostać giga puszina od Muffinki? Pushin pack. Czy ona ma ten, robi właśnie swoje jakby boksy? Mistery box z puszinem, gdzie to jest? A, rzadkość! Jeszcze sobie są rzadkości. Wow. Słodkie, szczerze. 10 na 10. W sensie to wygląda naprawdę elegancko. Ktoś się na pewno bardzo, bardzo postarał. Tutaj mamy też takie właśnie te do zgniatania. Zawsze zapominam. Squishy, moczy. Squishy, squishy. Więc tutaj też jest okejka. Lecimy do następne. Co? Co? Ja go chcę! Ja go chcę! Ej, ja go muszę mieć! To jest największy pushin, to on jest większy niż Jumbo! Mofika, kupujemy o Jumbo giga pushina! Ja nie mogę! Ale to jest ktoś przebrany za niego, co nie? Myślisz, że to jest prawdziwy? Nie, to nie jest prawdziwy pushin. Ale takie przebranie pushina też z chęcią bym przegarnął. Przebrałbym się w ten piękny strój i wyszedł gdzieś, nie wiem gdzie, ale to jest naprawdę do przemyślenia, tylko skąd załatwić taki strój? No skąd ja mogę... O Jezu, on ma ciężko... Ale on ma ciężko chodzić. Dobra, następny TikToczek, ale on jest większy niż Jumbo pushin. Czy to jest automat z pushinami? Ej, ciekawe, czy w Japonii są takie auto... Ło, ej, eleganckie. To jest słodkie, powiem wam tak. Tutaj daję okejkę. Te automaty są naprawdę, naprawdę mega fajne, w sensie z kulkami, a dodatkowo z pushinami byłyby ekstra. Ciekawe, ile by kosztowało jedno takie zakręcenie tym. Dobra, pushin. To jest też jeszcze z pushina. Zobaczymy. I... A poczekajcie, bo ja nie przeczytałem. Dobra. Aha. Kruasanty to są. Ej, dobra, dobra, okej. Okay. Takie kruasanciki też jak najbardziej na plus. To będą lody z pushinem. O, jakie to jest słodkie. Dobra, dobra. Komentarze, nie żeby coś, ale to jest cute. Wow. Ładna kolekcja. Ja aż takiej pokaźnej nie mam kolekcji. Kiedyś wystawimy pushinową szafeczkę tam z tyłu, jak tylko dorobię się więcej pushinowych rzeczy. Znaczy, zamówię je. No nie, to jest... To jest naprawdę... Czy tam jest Jumbo Pushin z tyłu? To nie jest Jumbo Pushin, zobaczcie. W sensie to jest, nie wiem czy... A no tutaj, nie widzicie. Dobra, słuchajcie, tu myszką najadę. Zobaczcie, ten Pushin to nie jest Jumbo Pushin, bo nie ma okularków, ale też jest sztos. I ten, co tak siedzi, też jest bardzo fajny. Więc jest dużo takich wielkich Pushinów. Tylko ja do tej pory widziałem chyba dwie sztuki, z czego jeden to był jednorożec i drugi to był Jumbo Pushin. Więc poszukam, może jeszcze będzie kilka fajnych. 500, co? Aha, to są ceny. Wow. Okej, okay, $500 za tamtego? To made Pushin. Pizza Pushin! Krasan, ale taki tyci, ej. Ja nie mam... Co? Giga piękna kolekcja. Okej, okay, i na tym będziemy już kończyć nasze TikToczki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie oczywiście pushinka do góry albo łapeczkę do góry, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Pamiętajcie, że odcinki aktualnie pojawiają się na kanale we wtorki i piątki, a my widzimy się już w następny piątek, znaczy w ten piątek. A i pamiętajcie, że odcinek też jest u Muffinki na kanale Muffin Art Gaming. Na razie wszystkim!